Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Martin. Dzisiaj recenzja myszki firmy ART. Jest to model AM86, dokładnie to Game Master 2, tak się ta myszka nazywa u tego producenta. No jak widzicie, jest to jeden z klonów myszki Bloody V5, z tą różnicą, że tutaj nie mamy rolki widocznej na wylot i kabel wychodzi z części centralnej. Myszka bardzo budżetowa, wykonana z materiałów bardzo przeciętnych, do kupienia za jakieś 20 zł. Przypomnijmy sobie teraz jej podstawowe cechy, a następnie przejdziemy do dalszej części recenzji. Zacznę od kabla, ponieważ jest to rzecz, która mnie najbardziej niepokoi. Zobaczcie, mamy taką najbardziej zwyczajną wtyczkę USB. Mamy oplot, wykończenie gumowe. Jest to taka dziwna guma z takimi podłużnymi jakby nacięciami. Może to zobaczycie teraz. No jeśli chodzi o ten kabel, powiem wam, że kompletnie nie wzbudza mojego zaufania. Jest tak miękki, wydaje się też być podatny na złamania. Oczywiście nie będę tego próbował, ale kabel w tej myszce myślę, że jest najsłabszym elementem. Ma około 1,5 metra, natomiast jak już powiedziałem, nie wzbudza zaufania. W porównaniu z drugą myszką od ARTA, którą testowałem, czyli Gamingerem AM80, tutaj czuć niestety gorsze materiały, niższą cenę. Cena 20 zł, to jest cena co prawda na każdą kieszeń, natomiast za taką cenę nie możemy spodziewać się materiałów z górnej półki. Dlatego też te wszystkie materiały tutaj są co najwyżej przeciętne, miejscami niestety są słabe. Ale przypomnę wam jeszcze, jak jest z przyciskami w tej myszce. Generalnie mamy ich 6, łącznie z rolką i konfiguracją DPI. No i teraz posłuchajcie. Przyciski główne, lewy i prawy, chodzą dość cicho i dość lekko. Akurat co do tego nie można się za bardzo przyczepić. Rolka. Rolka w tym modelu akurat jest słaba. Jak widzicie, jest taka dość luźna. Przebija się nią niestety słabo, działa także jako przycisk. No i tyle, jeśli chodzi o rolkę. Co do zmiany DPI, jak widzicie, nie mamy tutaj generalnie żadnej podpowiedzi, jaki mamy DPI, ponieważ mamy tylko pstryczek i żadna lampka, nawet w środku tutaj nie podpowiada nam, które to jest DPI. DPI mamy trzy wartości predefiniowane, jest to 800, 1200 i 1600. Oczywiście nie ma żadnych sterowników do tej myszki, a sensor tutaj jest optyczny. Dobrze, jeszcze z przycisków mamy te dwa po bokach. Ponownie są one zrobione z takiego błyszczącego plastiku, dzięki czemu są troszkę śliskie. Ułożenie powiedzmy, że nie jest jeszcze takie złe. Natomiast słyszycie, same przyciski są takie średnio ciche w użytkowaniu, za to wciska się je dość lekko. Teraz przejdźmy sobie do użytych materiałów. Jak już powiedziałem o tym kablu, jest on taki sobie, natomiast tutaj wydaje się być zamocowany w miarę dobrze, chociaż nie do końca jestem tego niestety pewien. Jakość plastików tej górnej powierzchni tutaj jest przeciętna. Jest to po prostu zwykły plastik, nie ma żadnej powierzchni antypoślizgowej. Mamy tutaj też napis 6 Buttons Gaming Mouse i logo firmy ART. Po bokach plastik błyszczący, który niestety chyba w tej myszce jest najgorszej jakości. Jest naprawdę miękki, dość łatwo się brudzi i nie robi za dobrego wrażenia. Co jest w miarę fajne, to te boczne powierzchnie z takimi nacięciami. Tu mamy też takie miejsce, profilowanie, gdzie nasz kciuk może sobie spocząć. Po drugiej stronie to samo. No i wygląda to całkiem nieźle i sprawdza się do chwytu myszki też całkiem fajnie. Chwyt jest bardzo podobny jak w Bloody V5, chociaż niestety Bloody jest troszeczkę wygodniejsza. A jak widzicie, też myszka uniwersalna, bez profilowań dla gracza praworęcznego, natomiast umieszczenie przycisków sugeruje, że jednak dla praworęcznych. Od spodu, moi drodzy, sensor optyczny i takie bardzo małe ślizgacze. Ślizgacze tutaj, moi drodzy, są i malutkie, i niestety niskiej jakości, miękkie, bez dobrej podkładki. Ta myszka zapewne długo nie wytrzyma na tych ślizgaczach. Więc ogólne wrażenia z wykonania tej myszki są przeciętne, ale też cena jest bardzo niska. Za chwilkę zobaczycie sobie jeszcze właściwe testy, a potem zapraszam już na podsumowanie.
Jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania, jak widzicie, myszka wypada słabiutko. 125 Hz jest to poziom próbkowania myszek biurowych. A co powiemy o precyzji sensora? W tym przypadku również rewelacji nie ma. Wyniki bardzo zmienne, ale na ogół słabiutkie. Jak widzieliście, w testach syntetycznych próbkowanie 125 Hz, precyzja sensora bez rewelacji. Nie jest tragicznie, ale też daleko do precyzyjnych sensorów z takich wyższych półek. Dlatego myszka najbardziej podstawowa dla graczy praktycznie nie posiadających żadnych wygórowanych wymagań. 1600 dpi, taki sobie sensor optyczny, próbkowanie 125 Hz jedynie, czyli na poziomie myszek biurowych, no i jakość wykonania naprawdę średnia. Plusem może być to, że myszka jest tanim klonem Bloody V5 i wygląda dość podobnie. Ale do właściwej Bloody V5 lub do myszek podobnych, chociażby jak Hamai Rage Evil, jeszcze tej myszce daleko. Dlatego też, jeśli ją sobie kupicie za te 20 zł, nie spodziewajcie się, że będzie ona działała nie wiadomo ile, ponieważ jakość materiałów, ślizgacze, no i sensor nie robią po prostu dobrego wrażenia takiego solidnego sprzętu markowego. Dlatego jeszcze raz podsumowując, jako taka myszka przejściowa, powiedzmy gamingowa, może być, ale nie spodziewać się po niej rewelacji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego testu. Zapraszam Was także do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam sobie więcej poczytacie o tej myszce. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!